dół. Garderoba męska będzie po lewej, a damska po prawej. Przyzwyczajony jesteś do sceny już? Tak. To jest piąta premiera. Piąta premiera. Nie, szósta nawet, nie? Poczekaj chwilę. Szybki trening. Nie, bo ja załatwiam wszystkich po kolei, dobra? Masz bluzkę Nali. Co jest? Co się stało? Co się stało? No bo to nie tak. To co, ja mam się też farbować, ty? Dlaczego masz twarz na... Nie pytaj. Nie, weź się, bo będzie czwartkowo. Bomba. Nie chciałem! I da się spytać na nich. No na twojego od razu widać. Dobra. A nie. Będziemy pomarańczowi. Herbert. Przed nagraniami byłem chory, przed spektaklem jestem chory. Nie no, super robię. Apteka otwiera. Apteka. Jazda! Siema, dzisiaj nasza premiera spektaklu, musicalu Króla Lwa i chodźcie, pokażę wam parę takich rzeczy z backstage'u, czyli takich rzeczy, których nie zobaczycie normalnie, będąc jako widzowie. Więc tutaj w sumie możemy przejść na początek. Zatki. Tutaj jest ten, zakryta, więc nie pokażemy, ale tutaj mamy ogólnie konsolę do dźwięku i wszystkie mikroporty i zaraz będziemy mieć soundcheck. A tam na górze, chyba nagrywałeś wcześniej, nie? Tak. To jest cała reżyserka. Jezus, wideo, oświetlenia. No i tutaj tradycyjnie, piękne, wygodne siedzenia. Weź, nie wywal się stąd. Ile będzie widzów na sali? 650, gdzieś tak. Wow. I teraz szatnie, czyli to, co najfajniejsze. Tutaj się nagują i zaczynamy.
Ja już mam prawie make-up gotowy. Teraz tylko muszę przesunąć sam mikrofon, soundcheck i będzie super. Tu już się nie będzie słychać. Tutaj mamy szatę pierwszą, bo się przygotowują, malują. Tutaj mamy naszego skazę. I Ole. Cześć! Ogarniają strój. Co sądzisz do tej fryzury? Tu macie drugą garderobę. Tu jest nasza garderoba, bo jest nas około 100-120 osób, także wiecie, to jest strasznie. I ta jest nasza trzecia garderoba. Tutaj mamy jakieś ekrany, widzimy na żywo nasz spektakl, żeby wiedzieć jak, kiedy wejść. Tutaj mamy mikroporty, ale ich teraz nie ma. I też mamy jakieś ekraniki, coś tam. Gitarki. Nie umiem grać, sorry. I co? Tutaj zakładamy nasze stroje do głównych postaci. Tutaj mamy przejście. Piękne przejście za kulisami. No można tak powiedzieć, ale jakby na drugą stronę, wiecie, na drugą stronę kulis. Bo są niektóre wejścia w choreografii, gdzie jedni schodzą w prawej, później drudzy schodzą z lewej, muszą wyjść z prawej. Tutaj mamy fortepian. No, także szybkie rozgrzanko. Tutaj mamy perkusję. Bo mamy ogólnie perkusję na żywo u nas w spektaklu. I są różne jakieś rzeczy, jakiś typ, to jest smyczek od kontrabasu i gościu tutaj leci, są jakieś mroczne dźwięki, w ogóle nie wiadomo co. Tutaj już widzę, są przygotowane stroje do hien. I te sprawy, i co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jakieś reflektory, tutaj dymiarki. Ile ogólnie nam zajęło przygotowanie całego spektaklu? Od września. To jest przegląd. Od września tak gdzieś, no co tydzień, w sobotę i w niedzielę po 6 godzin. Albo czasami same sobota, albo czasami soboty i niedzielę, także tutaj mamy jeszcze jedną taką przebieralnię. I chyba to tyle z tych backstage'owych spraw. Chyba było trzecia. Jestem chory, wszyscy są chorzy, nikt nie umie tańczyć, to po prostu nikt nic nie umie, po prostu to jest po prostu banda amatorów, nawet dźwiękowiec, oświetleniem, więc nic nie umieją. Tu my, ja musiałem sterować z Mateuszem, bo oni nic nie umieją. Nie no, żartuję, zapraszam was wszystkich. Będzie super, będzie zabawa, będzie energia, ja nie mówię, to jest akurat fakt, ale będzie super i lecimy. Thank you.
że byliście z nami na tej naszej premierze i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Dziękujemy za pomoc i dziękujemy za całą sprawę. Ale bardzo pani dziękujemy za to. Nie poradziliście się tak. Było tak w miarę? Najlepszy spektakl. Ostatni raz! No. Mamy ściągnąć kostiumy! Ale on chodzi! Nie, koniec, weź. Kamera dół, kamera dół. Dzięki jeszcze raz. Dobra, siema wszystkim. Ogólnie jesteśmy już po wszystkich spektaklach, po głównej premierze. Jak widzicie, leczę się cały czas i w ogóle nie mogę mówić, ale było cudownie. Piękna była publiczność, bo była full sala. Także serio, naprawdę było super, cudownie i naprawdę jestem z siebie zadowolony, bo było ciężko, bo mieliśmy taką próbę generalną, że musieliśmy cały czas śpiewać na maksa, żeby ustawić dźwięk. A jeszcze byłem trochę chory i dobiło mnie tak, że po prostu w ogóle nie mogłem śpiewać. Ale wszystko się udało i było naprawdę super. Także siema i trzymajcie się.